Witajcie, mam na imię Michał i będę przewodnikiem waszej 5-dniowej wycieczki autokarowej po trzech według wielu najciekawszych do zwiedzenia włoskich miastach. Odwiedzimy Wenecję, Rzym i Florencję, obejrzymy wiele zabytków i miejsc, poznamy kuchnię tego regionu i wysłuchamy kilku ciekawostek. Więc nie ma na co czekać. Zapraszam do zwiedzania! Stwierdziłem, że już pierwszego dnia, mimo waszego zmęczenia, po dojeździe z Krakowa warto wam już coś pokazać. Załapaliśmy się na obiad o kolację w typowej włoskiej restauracji. Typowej, poza tym, że możemy tutaj przyjrzeć się bliżej słynnej włoskiej kuchni. Oto na przykład margherita, którą uważa się za matkę wszystkich pizz. A oto spaghetti, na którego sos jest tyle przepisów, co wielbicieli tej potrawy. Kolejnymi zasługującymi na wymienienie włoskimi potrawami, których nazwy na bank choć raz obiły wam się o uszy, są na przykład lasagna, tortelli, risotto czy ravioli, a także liczne desery, w tym tiramisu i panna cotta. Witam w mieście na wodzie. Wenecja. To wspaniałe miasto słynie przede wszystkim ze swych gondoli i generalnie przyjazd tutaj bez przejażdżki nią uważa się za stracony. Jednakże przejechać się będzie można nią dopiero, gdy otrzymają państwo czas wolny. Na razie naszym celem jest plac Świętego Marka, czyli z włoskiego Piazza San Marco. Znajduje się w najstarszej części Wenecji i jest najbardziej znanym placem tego miasta. Jego historia zaczyna się w IX wieku i wiąże się z budową pierwszej bazyliki Świętego Marka. W tym czasie plac ograniczał się do niewielkiego obszaru znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie bazyliki. Przez teren obecnego placu przepływał jeden z kanałów weneckich, dzieląc go na dwie części, z których jedną zajmował sad klasztoru świętego Zachariasza. Następnym zabytkiem jest bazylika świętego Marka z włoskiego San Marco, zbudowana została w Wenecji przy placu nazwanym jego imieniem. W 828 kupcy weneccy wykradli jego szczątki z Aleksandrii i przywieźli na lagunę. Pomysł pochowania ciała Ewangelisty związany jest z legendą, zgodnie z którą Marek podczas podróży morskiej do Rzymu zatrzymał się na lagunie, a tu ujrzał anioła, który słowami Pax Tibi, Marce Ewangelista Meus ujawnił jemu miejsce pochowania. I naszym ostatnim celem jest Palazzo Ducate, czyli Pałac Dożów. To dawna siedziba władców i rządu Wenecji. Pałac Dożów to trzykondygnacyjny budynek obejmujący z trzech stron wewnętrzny renesansowy dziedziniec. Budowla ta była wielokrotnie rozbudowywana i przebudowywana. Oto jest miasto, które można spokojnie określić mianem starożytnej perły Włoch, bo właśnie najwięcej zabytków pochodzi właśnie z tamtego okresu. Witamy w Rzymie. Naszym pierwszym przystankiem będzie Łuk Tytusa, łuk triumfalny znajdujący się w tym mieście, zbudowany dla uczczenia zwycięstwa Wespazjana i Tytusa w wojnie z Żydami i zdobycia Jerozolimy. Łuk został zniesiony pomiędzy 81 a 96 rokiem naszej ery. Następny przystanek to Panteon, majestatyczna świątynia i zarazem jeden z najlepiej zachowanych zabytków starożytności w całej Europie. Ta potężna konstrukcja wzięła swą nazwę od greckich słów pan, wszystko i tej, czyli bogowie, i została wzniesiona właśnie ku czci najważniejszych bogów rzymskich. I na sam koniec symbol Rzymu, czyli nic innego jak Koloseum. Jest najbardziej znanym symbolem wiecznego miasta i zarazem jedną z najwspanialszych budowli antycznych, które dotrwały do naszych czasów. Jest on doskonałym świadectwem wielkiego poziomu architektury i budownictwa Imperium Rzymskiego. Czas na nasz ostatni przystanek, Florencję, czyli kolejną, tym razem renesansową perłę Włoch. Pierwszą rzeczą, którą obejrzymy, będzie katedra Santa Maria del Fiori, katedra Matki Boskiej Kwietnej. Jest to od wieków symbol miasta i przedmiot największej dumy jej mieszkańców. Gigantyczne rozmiary budowli, a zwłaszcza kopuły, sprawiają, że z wielu miejsc w mieście jest doskonale widoczna i stanowi bardzo charakterystyczny element florenckiej panoramy. Kolejny przystanek to Piazza del Signoria. Plac w centrum Florencji, zbudowany w okresie od XII do XIV wieku,
powstał po wyburzeniu domów należących do rodzin Ghibellinów. Otoczony szeregiem pałaców wraz z wyeksponowanymi tutaj rzeźbami tworzy urbanistyczny kompleks odwiedzany przez licznych turystów. I kończymy podróż na bibliotece Lauresiana, zbiorowi ponad 11 tysięcy manuskryptów i 4,5 tysiąca książek pochodzących z prywatnych archiwów rodzin Medyceuszy. Biblioteka została zaprojektowana przez samego Michała Anioła. Nasza podróż właściwie dobiegła już końca. Teraz czeka nas tylko długa droga powrotna do Krakowa. Módlcie się, żeby autokar się nie zepsuł. Jednakże postanowiłem wam umilić nieco drogę powrotną odrobiną ciekawostek o miastach, w których byliśmy, co oznacza kolejny odcinek serii Czy wiesz, że? Więc słynne Koloseum otwarto w 80 roku naszej ery. Podczas popularnych wśród mieszkańców starożytnego Rzymu igrzysk zabito na arenie ponad milion osób i około pół miliona zwierząt. Dla porównania, Rzym już w pierwszym wieku naszej ery liczył 1,5 miliona mieszkańców. I co ciekawe, aż do XIX wieku był największym miastem świata. Kolejna ciekawostka. Usta prawdy to zabytek znany m.in. z filmu Rzymskie wakacje. Wiąże się z nim legenda, która mówi, że jeśli kobieta, która zdradziła swojego męża, włoży rękę do otworu imitującego usta, ręka zostaje odcięta przez Boga jako kara za niewierność. Legenda jest tak silna, że do dziś kobiety, które zdecydują się tam włożyć dłoń, robią to z podświadomą obawą. I kolejna ciekawostka. W Wenecji zbudowano największą na świecie choinkę ze szkła. Ma 7,5 metra wysokości, 3 metry średnicy i waży 3 tony. Ponadto, co ciekawe, w Wenecji kręcono reklamę leku przeciwbólowego APA. I to w zasadzie wszystko. Mam nadzieję, że podróż wam się spodobała. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, by tak było. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i że miło spędziliście czas i że spotkamy się jeszcze na innej wycieczce. Mówił dla was Michał. Trzymajcie się. Cześć! Zaraz. To jeszcze nie koniec. Czas na chamską reklamę!